Warto pochylić się tutaj także nad warstwą realizacyjną serialu, a konkretnie pracą operatorską i oświetleniem, bo z jednej strony kamera tutaj w nerwowy sposób prowadzona jest z ręki, oddając stresujące warunki pracy na SOR-ze, a z drugiej na transfokacjach widzimy brutalistyczny portret szarej, chłodnej metropolii z przelewającymi się przez nią masami.